Kochani, witajcie bardzo serdecznie w naszym nowym miejscu. Ja nie wiem, jak wy się czujecie w naszym nowym miejscu. Jest jeszcze pusto, taki pogłos jest pewnie taki pusty. No, wymaga to miejsce serca, naszego serca, żebyśmy w nie wspólnie razem coś włożyli razem. Więc ja tutaj sobie tylko włączę, żeby się jeszcze... No. O, właśnie się... Kopia się tutaj nagrywa. Tam się nagrywa główne, a tu się nagrywa kopia. W razie jakby tam coś przestało działać, to mamy jeszcze kopię. Kochani, bo dzisiejsze słowo jest skierowane do Kościoła. Uważam, ja tak myślę, tak wierzę, tak mnie Duch Święty prowadzi. I mnie się wydaje, ale ja jestem pewien tego, że to jest słowo dzisiaj skierowane do nas. Tak? Ale to jest moje subiektywne odczucie. Ktoś może mieć inne. Ma do tego absolutnie prawo i może się z tym słowem na przykład dzisiejszym, na przykład, nie wiem, nie zgodzić, dyskutować albo cokolwiek. Ja jestem otwarty na to. Oczywiście otwórzcie sobie, słuchajcie, Ewangelię według świętego Łukasza. I 16 rozdział. I dzisiejsze kazanie ma tytuł generalnie, taki tytuł bardzo, jak czerwona płachta na byka. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Czerwona płachta na byka, dzisiejszy, ale to nie, ma dwa tytuły. Jeden to jest czerwona płachta na byka, a drugi może sobie wybierz tytuł, który chcesz. Pierwszy tytuł to jest pochwała nieuczciwego zarządcy. A drugi tytuł, daruj dług, a zyskasz przyjaciela. Wybierz sobie, który chcesz. Będę czytać od pierwszego wersetu. Ewangelia według świętego Łukasza, 16 rozdział. Jezus Chrystus następnie zwrócił się do uczniów. Pewien bogaty człowiek miał zarządcę, którego złośliwie oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Wezwał go zatem i powiedział: dlaczego takie rzeczy słyszę o tobie? Przedstaw mi sprawozdanie z twojej działalności, bo nie możesz już dłużej kierować gospodarstwem. Wtedy zarządca pomyślał sobie: co mam zrobić? O ja biedny, co ja biedny pocznę? Skoro mój pan odbiera mi urząd, do ciężkiej pracy sił już nie mam, a żebrania się wstydzę, ale wiem, co zrobię. By mnie przyjęli do swoich domów, gdy już zostanę zdjęty ze stanowiska. I wezwał po kolei każdego z dłużników swego pana. Pierwszego zapytał: ile jesteś dłużny mojemu panu? 100 baryłek oliwy, powiedział. Zarządca na to: bierz swoje pokwitowanie, siadaj tu czym prędzej i pisz 50. Drugiego zapytał: a ty jaki masz dług? 100 korów pszenicy, odpowiedział. Zarządca na to: bierz swoje pokwitowanie i pisz szybko 80. I pan pochwalił nieuczciwego zarządcę, że tak przezornie postąpił. Z tej historii wynika, że dzieci tego wieku bywają w stosunku między sobą przezorniejsze niż dzieci światła. I ja wam mówię, mówi Jezus Chrystus, zjednujcie sobie przyjaciół pieniędzmi niesprawiedliwego świata, aby, gdy czas pieniądza przeminie, przyjęli was do wiecznych przybytków. Panie Boże, dziękujemy ci za twoje słowo, z którego nie chcemy uronić żadnej kruszyny, ale Panie Boże, prosimy ciebie o każdy okruch twojego słowa. Boże, proszę ciebie, byś dzisiaj dał mi tę mądrość, aby przemówić do twojego Kościoła słowa, które jak wierzę, jak czuję, chcesz dzisiaj powiedzieć do nas, aby nas zabezpieczyć, aby nas wzmocnić, aby może nas troszeczkę skorygować. Panie Boże, proszę ciebie. W imieniu
i w autorytecie Ducha Świętego. Amen. Kochani, piękne słowo, które dzisiaj kieruje do nas Bóg. Trudne, chcę powiedzieć. Trudne słowo. I ja się szalenie cieszę, chcę zacząć w ten sposób w ogóle z naszych spotkań, które mamy w środy, które mamy w niedzielę i każdych innych różnych spotkań. I cieszę się, że tak szybko się na przykład po nabożeństwie nie rozchodzimy, ale rozmawiamy ze sobą, albo mamy studium biblijne, które tak fajnie nam Krzysiu prowadzi i potem na tym studium albo po są jakieś dyskusje, gdzie możemy ze sobą rozmawiać. Tak i od czasu do czasu przejawiają się różne tematy, ale też jakby od czasu do czasu regularnie pojawia się taki temat podejmowanych naszych wyborów. Wybory, różne wybory, które jakby podejmujemy, zwłaszcza te wybory, które troszeczkę są związane z posłuszeństwem władzy świeckiej na przykład, tak? To wpływa, bo wiecie, to wpływa na nasze życie, chcę powiedzieć, bezpośrednio, tak? Zwłaszcza wtedy, kiedy władza próbuje sobie jakoś nam narzucać takie rzeczy, które są niezgodne z naszym sumieniem chrześcijańskim. Niezgodne z tym, co głosi Pismo Święte, bo też takie się zdarzają. I dzisiejsze kazanie w związku z tym, tak sobie myślę, właśnie nosi ten taki tytuł Pochwała nieuczciwego zarządcy. To jest pierwszy tytuł, jak czerwona płachta na byka, ale też i drugi tytuł. Daruj dług, a zyskasz przyjaciela. Zacząć chcę to kazanie od tego, że istnieją pozory, kochani. Pozory. I istnieje rzeczywistość. Życie uczy nas, abyśmy nie oceniali po pozorach. Ten tekst pozornie tylko mówi o tym, o czym nam się może wydawać, że mówi na pierwszy rzut oka. Tekst jest niezwykle głęboki, który dzisiaj żeśmy przeczytali. Są rzeczy pozorne, kochani. Pozornie jesteśmy takimi, jakimi próbujemy się na przykład prezentować przed innymi ludźmi. Nie poznawajmy ludzi z pozorów, ale starajmy się poznać siebie takimi, jakimi jesteśmy i takimi się nawzajem akceptujmy, zwłaszcza w Kościele, kochani. Jako chrześcijanin nie ulegaj pozorom. Nie wolno ci. I o tym uczy nas Pismo Święte. Przychodzi Nikodem do Jezusa, tak, w nocy i mówi do niego: Nauczycielu, wiem, że jesteś bardzo pobożny, taki pobożny człowiek jesteś i robisz takie rzeczy robisz, jakie nikt inny nie może czynić, jeśli Bóg nie byłby z nim. Tak przychodzi do niego, wiecie, pozór, pozór, czysta wazelina. Przychodzi i taką wazelinę próbuje dać Panu Jezusowi, nic więcej tutaj nie ma. I oczywiście, wiecie, Jezus mógłby się zapytać, no dobra chłopie, a teraz po tym jak mi walnąłeś taką wazelinę, powiedz mi, o co tak naprawdę ci chodzi? Jezus mógłby się tak zapytać, ale jednak mówi mu coś innego. A ja ci powiadam, Nikodem, tak do niego mówi, że musisz się na nowo narodzić. Musisz się na nowo narodzić z wody i z Ducha Świętego. Bez tego nie wejdziesz do Królestwa Bożego, mówię ci, Nikodem. My, kochani, lubimy pozory. Sami je stwarzamy. Chcę powiedzieć o sobie może, żeby tutaj nikogo nie obrazić. Ja lubię pozory i czasami sam takie stwarzam. Udajemy często, jakimi chcielibyśmy być, aby ludzie nas widzieli. Lubimy to. Chowamy się za skorupą pobożności czasami, ale więcej, bo lubimy, jak inni też udają. Lubimy, bo gdy przychodzimy do kogoś i pytamy się kogoś, słuchaj, co słychać u ciebie, albo dzwonimy, co słychać u ciebie, wiesz, to wcale nie chcemy tak naprawdę usłyszeć historii jego problemów i choroby, ale chcemy często usłyszeć,
wszystko jest u mnie w porządku, wszystko jest okej. I taki on z uśmiechniętą miną, schowany bardzo głęboko w skorupie swoich problemów, udaje troszeczkę na zewnątrz. Lubimy. Lubimy to, jak ktoś nam tak odpowiada, bo wtedy, wiecie, nie musimy się za bardzo przejmować i bać się, że za chwilę będę poproszony o pomoc albo... Wiecie, o czym mówię. Niestety, tacy jesteśmy. Pozoranci. Mówię to słowo do Kościoła. Ale to jest złe, kochani. Nie powinniśmy absolutnie pozostawiać w świecie pozorów. Powinniśmy rozbić te nasze skorupy pozoranstwa i wyjść i być tacy, jacy jesteśmy, prawdziwi. I nauczyć się w Kościele, słuchaj, takimi też akceptować. Na tym polega miłość. Miłość polega na akceptacji i przebaczeniu sobie nawzajem. Krzysztof dzisiaj wspomniał o takiej historii, gdzie pewien inny pan przychodzi do Jezusa Chrystusa i prosi za swoim chorym sługą. Sługa był chory. Pan cenił sobie tego sługę i zdecydował się wybrać w jakąś podróż, pewnie może nie taką bliską, i poszedł do Jezusa Chrystusa prosić o zdrowie dla swojego sługi. A my dzisiaj czytamy inną przypowieść o innym słudze i innym panie. I myślę, że to nie przez przypadek, Krzysztofie, ty wspomniałeś tą historię. I dzisiaj my czytamy w tej naszej przypowieści, bo ona jest świetnym przykładem pozoru, takiego pozoranstwa, pozoru. Za każdym razem, kiedy ją czytam, to ja osobiście mam z nią kłopot, chcę powiedzieć. Może ty, jak ją czytasz, to też masz taki problem, bo tam jest pochwała nieuczciwości. Tam pisze, tam i pochwalił pan nieuczciwego sługę. Ja już pomijam tą kwestię, że nie wiadomo, czy to ostatnie zdanie, ten werset ósmy, z tego wersetu ósmego, to jest pochwała ze strony pana tego zarządcy, czy to jest pochwała ze strony naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Bo ten werset brzmi tak, ósmy. I pan pochwalił nieuczciwego zarządcę, że tak przezornie postąpił. Tak, ja już odchodzę od tego, o jakiego pana chodzi, bo tym zastanawiają się bibliści. I niech się zastanawiają, oni są mądrzejsi ode mnie, czy to należy jeszcze do przypowieści, o której mówi Jezus Chrystus, czy to jest pochwała Jezusa Chrystusa dla tego nieuczciwego zarządcy. Powiem wam, ja osobiście nie odpowiem na to pytanie, bo nie znam na nie odpowiedzi. Może ty wiesz lepiej. Chociaż mam swoją koncepcję jakąś tam, mam, ale zostawię ją dla siebie. Ja chcę powiedzieć dzisiaj coś zupełnie innego. Mamy tutaj pewną historię w tej przypowieści. Tak, historię o Lechu, Zbychu, Andrzeju, Mariuszu, jakichś sławnych politykach, którzy nie tak dawno temu dopuścili się jakichś przekrętów, którzy w różnych latach zostali oskarżeni o jakąś korupcję w Polsce. Taka brzydka historia opisana tutaj. Może ktoś z nich próbował coś dla siebie ugrać, mając jakąś, nie wiem, swoją pozycję, która im umożliwiała i wpływy. Będąc człowiekiem na wysokim stanowisku i mając wpływy i mogąc załatwić sobie kilka rzeczy dla siebie, taka historia może tutaj jest przedstawiona, ale może nie. Tutaj w naszym tekście jest takie kluczowe dla nas zdanie i ono jest troszkę tak niezręcznie przetłumaczone i mówi ono tak. I to jest kluczowe, to chcę powiedzieć dzisiaj. Jezus mówi, synowie tego świata są roztropniejsi w stosunkach z ludźmi, podobnymi sobie od synów światłości. Synowie tego świata, tak? Na czym polega ta roztropność? O co chodzi w ogóle w tej przypowieści?
A czego tutaj z pewnością nie ma? Jest Krzysiu do ciebie. Z pewnością zapewniam absolutnie, nie ma tutaj pochwały nieuczciwości w tej przypowieści. Nie ma czegoś takiego. Czego jeszcze nie ma? Nie ma tutaj pochwały korupcji w tym tekście, ani pochwały krętactwa, ani pochwały kłamstwa jakiegokolwiek. Tutaj tego nie ma w tym tekście. W tym tekście tego nie znajdziesz. W Biblii nie ma czegoś takiego, jak pochwały nieuczciwości, korupcji, krętactwa, kłamstwa, jakiegokolwiek pochwały jakiegokolwiek zła. Tego nie ma. Jezus mówi tak. Popatrzcie się na roztropność synów tego świata. Popatrzcie się. Jezus mówi, popatrzcie się na ich przezorność, na ich perspektywiczność, bo wam, synom światłości, tego brakuje. Tak Jezus mówi tutaj. Możemy może powiedzieć, że no to bardzo dobrze, że oni są przebieglejsi od nas, a my nie jesteśmy tacy przebiegli jak oni, że my synowie światłości jesteśmy no nie tak przebiegli jak oni. I to dobrze, ale nie, to nie jest pochwała. A Jezus Chrystus tutaj coś jednak chce pochwalić. Chrystus nas zachęca do tego, abyśmy byli przebiegli w znaczeniu pozytywnym. 16 werset. Oto ja posyłam Ewangelia według świętego Mateusza. Słuchajcie, 10 rozdział, 16 werset. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie tedy roztropni jak węże, a niewinni jak gołębice. Czyli jednak Jezus Chrystus chce, abyśmy byli roztropni jak węże. Z jednej strony, a z drugiej niewinni jak gołębice. Jezus mówi tutaj dzisiaj do ciebie, bądźcie myślący. Nie bądź głupi. Myśl. Tak? Więc tutaj rodzi się pytanie, o czym jest ta przypowieść? Tak. Przypowieść jest o pewnym człowieku, który zderzył się z pewną rzeczywistością, że jutro ma stracić pracę. Miał swojego szefa, on był zarządcą, odpowiedzialny za pewne jakieś rzeczy, które miał wykonywać i no niestety jacyś ludzie, którzy złośliwie oskarżyli go, że trwoni jakiś majątek firmy, szef go wezwał na dywanik i powiedział, słuchaj chłopie, jutro wylatujesz z pracy. Taka rzeczywistość, nie? I on sobie wtedy wziął to do serca, usiadł i pomyślał, nie mam siły do roboty, tak? Zauważ, usiadł i pomyślał, tak? Myślenie ma przyszłość. Tak? Myślenie ma przyszłość. Pomyślał. I wymyślił sobie taki genialny plan, wpadł na taki pomysł i my nie wiemy przypadkiem, czy ten pomysł był zgodny z prawem, czy nie. Bo może ten pomysł był zgodny z prawem, bo możliwe, że on w tamtej kulturze rezygnował ze swojej prowizji, bo taka jest też możliwość odczytania tego tekstu, albo po prostu no, narażał swojego szefa na straty. Tak się generalnie zwykło myśleć, że oszukiwał tutaj, ale może nie, może rezygnował jakieś ze swojej zapłaty, ze swojej prowizji za pracę, którą czynił na rzecz tego pana. I on sobie pomyślał tak, no wywali mnie z roboty jutro rano i wpadł na genialny plan. Poszedł i zawołał dłużników. Tutaj jest tylko dwóch wymienionych, ale może było ich więcej. I pyta się pierwszego, ile jesteś winien swojemu panu? Ten mówi, no 100 beczek oliwy. Wiecie, jedna beczka oliwy. To jest około 39 litrów oliwy. Trudno wydusić jest 39 litrów oliwy. A tutaj tych beczek było 100, więc no pomnóż sobie 39 przez 100, to jest ile? 3900 litrów? No to jest kupę oliwy, no nie? Jaką wartość to miało? Pewnie dużą, tak? Dobra, 100 takich beczek, okej. Okay. Szybko siadaj, mówi do niego, zmienimy umowę, napisz, jesteś winien tylko 50. No, 50
beczek, no to jest dużo, strata dosyć spora. Tak, trochę porobimy jakieś machlojki w księgach rachunkowych, za chwilę drugiego woła, ile jesteś winien? No 100 korców pszenicy. Pisze do niego, zmienimy twoje zobowiązanie, napisz 80. Taka nieuczciwość. Potem może jeszcze innych dłużników woła, tego nie wiemy, tekst o tym już nie mówi. Co zyskał? W ten sposób? Coś zyskał. Wdzięczność. Wdzięczność zyskał tamtych ludzi. Tak? Bo jak straci robotę, to ma pewne plusy u tamtych ludzi. Tak? Jak będzie czegoś potrzebował, to może do nich teraz przyjść i oni się będą chcieli jemu odwdzięczyć. Wdzięczność zyskał. Przyjmą mnie. On tak mówi zresztą, tak? Bo tam jest takie pytanie, co zrobię, gdy stracę pracę? Ale wiem, co zrobię. Wiem, co zrobię. By mnie przyjęli do swoich domów, gdy już zostanę zdjęty ze stanowiska. Tak? Przyjmą mnie. Wiem, co zrobię. Zobowiążę ich. Jak im podaruję różne długi, nie moje zresztą, to w ten sposób ich zobowiążę do pewnego rodzaju wdzięczności. Ten człowiek myśli perspektywicznie. Myśli mądrze, w pewien sposób. Jezus mówi przez tę przypowieść dzisiaj do swojego Kościoła coś bardzo ważnego. Myśl perspektywicznie. Nie bądź głupi. Weźmy prostą lekcję z tego. Ta lekcja jest taka. Nie myśl tylko o tym, co dzisiaj, tutaj, bo każdego dnia Bóg może cię odwołać z tego świata, stracisz robotę i powołać do siebie, do swojego królestwa. I co ty wtedy, biedaku, zrobisz? Co ty wtedy, biedaku, zrobisz? Otóż Bóg mówi tak w tej przypowieści. Ja jestem tym panem. Ty jesteś zarządcą, ale jest też moneta. W moim królestwie jesteście synami światłości. O tych synach światłości dużo ostatnio mówimy na naszym studium biblijnym w środowym. Tak? Pamiętacie, mówimy sobie o światłości i jak, kim jesteśmy i mówimy sobie i omawiamy to, co to znaczy być synami światłości. Tak? Ale Bóg mówi do ciebie, masz być myślącym synem, nie takim głupolem, wiesz. Domagam się od ciebie myślenia i roztropności. Bądź przebiegły jak węż. Wąż. Myślenie polega na tym, lub inaczej, życie polega na tym, że, wiecie, zaciągamy długi. Zaciągamy długi u wszystkich, naokoło. I każdy z nas, a potem żyjąc, dalej nabieramy różnych wyobrażeń o ludziach, którym jesteśmy coś winni, albo którzy są nam winni. I w ten sposób odkładają się w nas różne rachunki. To są pozytywne rzeczy, ale też i negatywne rzeczy. Wobec niektórych mamy dług wdzięczności. Innym z kolei chcielibyśmy odpłacić pięknym za nadobne. I chciałbyś, aby przyszedł czas zemsty pewnego dnia odpłacić za wszystko, co ci uczynili. Nie wiem, siedzi coś takiego w człowieku? No, może czasami siedzi. Mówi do nas Chrystus tak. Chcesz spędzić czas w najpiękniejszym miejscu, w najpiękniejszy sposób, to daruj długi i odpuść winy. Naucz się czegoś. Uczniowie tego świata są roztropni, są przebiegli, są przemyślni. Oni wiedzą, co zrobić, aby odłożyć pieniądze na emeryturę i się nie napracować. Myślą perspektywicznie. Również i ty, drogi przyjacielu, pomyśl perspektywicznie. Pamiętacie, jak kończy się modlitwa Pańska Jezusa Chrystusa? I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
Ale dalej Jezus mówi tak, bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia i wam odpuści wam wasz Ojciec. Ale jeśli nie odpuścicie ludziom ich przewinień i wam nie odpuści Ojciec waszych przewinień. Tak mówi Jezus Chrystus. Pomyśl sobie w ten sposób, jeśli tutaj odpuszczę drugiemu człowiekowi, jeśli tu daruję, to i Ojciec mi daruje moje własne grzechy. Tak mówi modlitwa pańska, to i Ojciec odpuści. Bądź w ten sposób roztropny, mądry, przebiegły. Odpuszczaj grzechy. Odpuszczaj świadomie. Odpuszczaj z wyrachowaniem, że coś będziesz miał z tego powodu. Będziesz miał wdzięczność. Daruj dług. Daruj dług, daruj winę, a zyskasz przyjaciela. I nie chowaj urazy. I to jest moneta Królestwa Bożego. Tym możesz płacić w dzisiejszym świecie. Bo jest moneta Królestwa Bożego. Ja chcę powiedzieć tak, dzisiaj do naszej wspólnoty tutaj. Dzisiaj jesteśmy już ze sobą ponad rok. Krzysiu, my ponad rok jesteśmy, już znamy się więcej niż rok. Tak? Z niektórymi może znamy się kilka miesięcy tylko. Tutaj z niektórymi znamy się wiele, wiele lat. Ponad 30 gdzieś, tak? I słuchajcie, nie wiem, przez 30 lat, przez rok, przez kilka miesięcy, słuchajcie, działy się wśród nas różne rzeczy. Chcę powiedzieć o naszym Kościele. Różne rzeczy się tutaj u nas działy. Tak, niektóre rzeczy były dobre, które działy się w Kościele. Chcę powiedzieć, były inne też nieprzyjemne, które się działy. Ktoś z nami nie wytrzymał, nie wiem, zdecydował się odejść. Ktoś inny w ogóle nie chce z nami być, bo jesteśmy niedoskonali. Jesteśmy tacy. W relacjach z innymi ludźmi mamy różne rzeczy, tak? Może są to pewnego rodzaju długi. Długi wdzięczności wobec wielu, ale może też mamy wobec siebie też nawzajem jakieś napięcia w Kościele. Wiecie, bo jesteśmy już ze sobą ponad rok, tak? Bo jesteśmy blisko siebie. Jakbyśmy byli daleko siebie, to by tych napięć nie było. Ale jak jesteśmy im bliżej siebie, tym tych napięć jest więcej i tym one są mocniejsze, te napięcia. Tak? Możemy się łatwo więc co zranić. Łatwo jest spowodować, aby na naszej przyjaźni zaciążyły jakieś niechęci. Na przykład. Chciałbym, abyśmy dzisiaj podjęli taką pewną decyzję jako Kościół. Ważną decyzję. Podczas może tego nabożeństwa. Aby nikt z nas nie wyszedł z tego miejsca jakiś nieprzemieniony, z jakąś urazą, może z którą przyszedł. Bóg wzywa dzisiaj swój Kościół, abyśmy mogli zmienić sposób swojego myślenia. Abyśmy mogli przebaczyć sobie nawzajem nasze przewinienia, nasze winy. Dzisiaj stań sobie przed Chrystusem Jezusem i powiedz tak. Odpuszczam. Odpuszczam wszystkim tym, którzy zawinili. Dzisiaj jest niedziela. Dzisiaj jest święto. Święto odpuszczenia grzechów. I dzisiaj, z racji, nie wiem, tego święta, ale może nie, chcę powiedzieć każdemu, co byłeś mi winien, daruję Tobie. Odpuszczam Ci winy. Wszystkie urazy, jakie miałem, odpuszczam. Wszystkie grzechy, wszystką obrazę, nawet i słuszną, ale odpuszczam. Wszystka niechęć, jaka mi się zrodziła, ja chcę, aby była usunięta z mojego życia, bo ona mi przeszkadza, bo ona mnie blokuje i chcę, aby Kościół był miejscem, które ludzie rozpoznają, gdzie ludzie się kochają, a nie gdzie powstają jakieś frakcje, jakieś podziały, jakieś kłótnie, ludzie zaczynają się nie lubić. To nie jest miejsce, gdzie ludzie zaczynają mówić na przykład jedni na drugich. Nie mówię tego dlatego, że już ktoś na kogoś coś mówi. Nie, ale mówię to ku przestrodze, bo ja znam życie
znam Kościół, wiem jaki on jest. Mówię to zanim to się stanie, aby nas zabezpieczyć. Jak to się zacznie działać, żeby w tym po prostu nie uczestniczyć, ale wystrzegać się, odcinać się od tego. Nie, nie, ja nie chcę o tym mówić. To jest bardzo prosto zrobić. Mówię to, abyśmy nauczyli się płacić monetą Królestwa Bożego. Wybacz. Odpuść. Wybacz mi. Odpuść mi, jeżeli skrzywdziłem Ciebie czymkolwiek, słowem, uczynkiem, złym spojrzeniem, zrobiłem to najprawdopodobniej nieświadomie. Wybacz mi, po prostu. Masz monetę Królestwa. Zacznijmy jej używać. Odpuść winy, a zyskasz przyjaciela. Bądźmy więc, kochani, przebiegli jak synowie tego świata, mówi Jezus Chrystus, to jest pochwała. Oni są przebiegli w tym świecie, żeby sobie, wiecie, zdobyć jakieś pieniądze, oczywiście w tym życiu, tak? A my mamy być przebiegli nie po to, aby myśleć o tym życiu i co będzie po 60 roku życia, ale my mamy być przebiegli w tym, co będzie się działo ze mną po śmierci. O tym ja mam myśleć. A więc bądź przebiegły i myśl o tym, jak będziesz przyjęty tam, gdzie idziesz, a jeśli darujesz, jeśli odpuścisz, jeśli przebaczysz, to Jezus mówi, tak się zdobywa przyjaciół. W taki sposób. Odpuść dług, daruj winę, a będziesz mieć przyjaciela. Ale wiesz co? Tu nie chodzi o tego brata. Ale tu chodzi o Boga, który chce być Twoim przyjacielem. W tym sensie daruj winę i dług swojemu bratu, a Ojciec będzie Twoim najlepszym przyjacielem. Boga będziesz miał za przyjaciela. Odpuść dług swojemu bratu, a będziesz mieć przyjaciela w Bogu. Nie dlatego, że On jest korupcjogenny, bo nie jest, ale dlatego, że On sam przebaczył nasze winy w Jezusie Chrystusie i chce, abyś Ty również przebaczał innym. Ta przypowieść, kochani, o tym mówi. Pewnie mówi o wielu innych rzeczach, ale ja chcę o tym dzisiaj tylko powiedzieć. Mam dużo wdzięczności, ale też masę pretensji do różnych ludzi. Mogę to zatrzymać i wrócić do domu dalej pełen urazy, ale też mogę dzisiaj podjąć tę decyzję, aby odpuścić i powiedzieć, nigdy więcej już tego nie wspomnę. Decyzja oczywiście należy do Ciebie, drogi przyjacielu. Ale zachęcam Cię, abyś użył dzisiaj tej monety Królestwa Bożego. A wtedy Pan Cię pochwali. I Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę, że tak przezornie postąpił. Panie Boże, ja Ci dziękuję za Twoją łaskę, dziękuję Ci za Twojego Ducha Świętego, za Ducha Świętego, który działa w Kościele, za tego Ducha Świętego, który przekonuje o grzechu, o sądzie, o sprawiedliwości. I ja proszę Ciebie o dzisiejsze słowo, które Ty skierowałeś do swojego Kościoła, aby to słowo dzisiaj nie wróciło, nie wykonawszy roboty. Jednym uchem wleciało, drugim wyleciało. Panie Boże, ale aby wykonało pracę. Panie Boże, proszę Ciebie o Twój Kościół, aby to było miejsce, gdzie pachnie świeżością, aby to było miejsce, na które ludzie jak popatrzą, to będą mogli powiedzieć, o jak oni się kochają. I abyśmy my byli ludźmi, którzy będziemy mogli zachwalać to miejsce, a nie je krytykować i przyprowadzać do tego miejsca innych ludzi, bo to będzie takie miejsce, którego nie będziemy się wstydzić. I będziemy z chęcią wszystkim dobrze mówili o tym miejscu i innych. Będziemy mogli tutaj do tego miejsca przyciągać. Panie Boże, ja proszę Ciebie, bo to jest miejsce, gdzie jest oddawana Tobie chwała, Tobie cześć, Tobie uwielbienie, drogi Jezu Chryste. Alleluja. Amen. Amen.